Dzień dobry, wieczór, się nazywam Razwek, czym i witam w kolejnej części Port Royal, gdzie Prot Franceski na samym początku cię zaprasza do grania. To ja cię teraz też zapraszam. Proszę, nie daj wyrazy! Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Piotr Franceski. No i tak, chciałem wybudować przedsiębiorstwa cegielnia. Nie możesz, nie masz 10 tysięcy. No dobra, to już wracam do szeregu i nie pyskuję. Ja ostatnio zauważyłem w ogóle, że od początku grania tej akurat partii zawsze muszę być pod kreską, bo co coś dostanę, to zaraz wydam na jakieś pierdoły i nie mam forsy. No, Antigua, może tam pojedziemy, bo oni czasami nie mieli tam narzędzi. Jakbym tam sprzedał te wszystkie narzędzia, to bym się dorobił i był z powrotem na wierzchu, wypłynął jak olej z tego naczynia. Oj! Brakuje wam czegoś? O, tutaj wam brakuje bawełny, no to specjalnie dla was przywiozłem, tak, super ekstra promocja. I do Guadalupy, bo ja chciałem w Guadalupie właśnie opchnąć tą całą bawełnę, którą produkują nasi biedni ludzie. Spójrzmy, czy chcecie ode mnie to kupić. A tak, oczywiście, że chcą, i to za ładną cenę. Żeśmy sobie podwindowali troszeczkę. I co ja chcę stąd zabrać? Ciucholand chciałem zabrać, tylko że oni za mało i tak tego produkują, żebym ja mógł cokolwiek od nich kupić. Bo 3 mogę kupić, a później już się zaczną złościć i pani, jak kupujesz na nas od czerwonym, to my cię nie lubimy. Więc tak, cegielnia, hapse cegielnia. Tak, jeszcze chciałem drewienko kupić. Nie możesz. Właściwie nasza gorzelnia niedługo zacznie funkcjonować. Bardzo się cieszę z tego potoku spraw. Oj, nikt tutaj nawet nie, ani jednego ciuchu nie ma. Wszyscy na golasa widocznie chodzą. Oddam narzędzia i zabieram to, co tutaj wyprodukowano. I heja hop, do naszego Sanjuan! No nie, odkryli nową kryjówkę piratów. Na pewno coś z tym zrobię. Na stówkę, dosłownie. Jestem taki, że muszę każdego pirata stłuc na kwaśniaku. Wiatr w żagle i te sprawy, szmery bajery i fujary. I chcecie coś kupić? No dobra, to ja wam sprzedam papieroski, fajureczki. Route 66, najlepsza marka, jakiekolwiek mogła was spotkać. Barbados! Siemaneczki, tak? O, jak mi przykro, nie macie takich fajnych rzeczy jak przyprawy i wino. Więc ja wam to chętnie sprzedam i w końcu wyjdę na wierzch z forsą. Tak, jesteśmy 20 tysięcy na plus, więc mogę stąd wracać w końcu i iść do Antigua, zobaczyć czy a tutaj mogę w końcu wybudować, tak, 50 rzeczy na raz poruszam tematów. Tartak chciałem dobudować w naszej kolekcji. Tak, budujemy. Spójrzcie, jak się fajnie rozwija to nasza miejscowość. A jeszcze chciałem, no tak, obszar mieszkalny, bo ktoś tutaj musi jeszcze mieszkać. Więc to jest już obskoczone i znowu pod kreską. Tysiak raptem został. 6 tysięcy na minusie jest. Sprzedamy chociaż owoce, może co? Tych owoców to aż zaświat zawsze woże. Zabieram cukier, zabieram tytoń. Nie mam narzędzi, żeby oddać. Więc siup! I hup! Jesteśmy w sensie. Przywiozłem wam tu tytoń! Będziecie palić fajurki, uzależniajcie się szybciej, specjalnie. Nie macie takich fajnych rzeczy? Nikt se zupy nie posolił, bo ani jednej przyprawy nie ma w mieście. Uratuję wam życie, najbogatsza rodzina dostanie przyprawy. Dostanie. Będzie miała pieprz na stole. I tak to wygląda. Właśnie naszą gorzelnię chyba w końcu skończono, bo wyświetla się, że brakuje ludzi w mieście! Oj, potrzebujemy jeszcze więcej przestrzeni mieszkalnej? No na razie nie. Do kościółka! Pomódlę się. Nawet nie robi. Mogłaby mi jakieś aureolka chociaż dotknąć, żebym cały czas nie wypadał na minusie. A jak tutaj? Musimy się tutaj przejechać. Ej, dobra, jeszcze. Jeszcze nie ma stówy! Stówy cukru. No, to ja wam to sprzedam. Oczywiście dysponuję takimi rzeczami jak przyprawy i wino. Chętnie, proszę. I tytoń wam sprzedam, narksy. Czemu nie, wsysajcie. I cukier też uzależnia. Same uzależnienia sprzedaję, więc rozsądne wyjście. Dobra, wracam z powrotem. Tutaj odebrać nasz cukier.
hop siup, hop siup, bo cukier sobie płynie. O, nie mają owoców! Chętnie ich wesprę. I nie mają też przypraw i narzędzi. Oczy się błyszczą od zarobku pieniężnego. Sprzedaję wam tu narksy, sprzedaję wam bawełnę, sprzedaję cukier. Cukier biały też uzależnia, więc chętnie tym dysponuję. Wszystko, co możesz chcieć, u mnie znajdziesz. Hej, właściwie to nie wszystko. Nie wszystkiego na razie nie będziemy mieli, bo to trzeba. Na przykład, żeby barwniki produkować, to trzeba mieć w ogóle hej hop daleko. Całe swoje miasto, a tam utrzymać też Guadalupa nie ma drewna. Chętnie ich wyręczę i im to drewno sprzedałem. Czy mogę ci Holand kupić? Tak, słabo ten ciucholan, strasznie drogo. Saint Kittens, chcę kupić tutaj koncesję waszą. Ile takie coś kosztuje? 24, podniosła się cena. Oszuści, podnoszą cenę. Dobra, mam 25, chcę kupić u was koncesję. Tak, 24, kupuję! No. Jestem chory i jest noc. Niepotrzebnie drę mordę. Rozpoczęła się produkcja rumu, jak ja się cieszę. Całe dwa. Zabieram nasze cegiełki i chcę w St. Kittens wybudować nasz pierwszy magazyn. Oczywiście mnie nie stać, bo trzeba mieć 5000 forsy. Zaraz coś wykombinuję. Potrzebuję 5000! Potrzebuję 5000! 5000 potrzebuję. Dobra, mamy całe 10 nawet. Więc hopciu! Hopsiup, chcę wybudować. Hej, hop. I magazyn. Nie, magazyn jest za 10 tysięcy. Gdzie się osiedlimy? Fajne jakieś miejsce. Tutaj ten narożnik może wybierzemy. I jest załatwione, pierwsza rzecz. Poczekamy, aż magazyn się wybuduje na spokojnie. Nigdzie nam się nie śpieszy. I sprzedam wam tu rum, bo nikt nie widział tego rumu od dawna. Dawna. I podróżujemy z tym całym naszym bagażem. Właściwie to nie mam za dużo rzeczy, więc wrócę się do naszej produkcji. Hej op! Jak tam nasi niewolnicy na umowę o dzieło? Tak, ja was wszyscy dostaniecie podwyżkę, nie martwcie się. Zabieram cukier, proszę państwa, i bawełnę, oraz oczywiście narksy, i płynę tutaj. Bo tutaj chyba często im czegoś... Tak! Brakuje im narzędzi. Chętnie tam pojadę im sprzedać to. Się przynajmniej dorobię czegoś w życiu i no i jakoś tutaj powoli to u nas płynie. Czas płynie powoli, gdy tutaj się wszystko ładnie układa. Czy ja muszę wybudować tu kolejny blok mieszkalny dla tych biednych ludzi? Spójrzmy. Nie, na razie nie. Poczekamy, aż przyjedzie konwój z ludźmi i bardzo źle brzmi, ale tak będzie, bo w tych dużych miastach przyjeżdżają ludzie i oni tutaj nie mają niczego. Tak jak Kononowicz Krzysztof zapowiedział, u nich nie ma niczego. No, świetne doradztwo tutaj jakieś rządowe występuje. Nie wiem, kto tam doradza, nie wiem, ale ma sexy swetry. I możemy do kolejnej okolicznej miejscowości popłynąć. Lecz tutaj, tak jak wspomniałem, dojeżdżają ludzie do tej większej, do naszego Saint-Jouy. Więc możemy tylko oczekiwać, gdy czas upłynie, oni zasiedlą. No już zasiedlili właściwie to miejsce. Ale czy... No, będę potrzebował chyba jeszcze jednego bloku. Blok mieszkalny, proszę bardzo, mieszkajcie sobie. Chętnie pokażę wam tą pomocną dłoń, wyciągnę. I tutaj to budownictwo wielkopłytowe, bo to z wielkie płyty jakieś kurwa namioty postawił i cieszcie się ludzie. Sprzedajemy, jej! Znowu forsa się będzie zgadzać. Jesteśmy na plusie, bo wszystkie narzędzia żeśmy przehandlowali. I bawełnę tutaj chcą kupić, cukier również. Więc bardzo mi miło. I 42 tysiące, dawno nie byłem tak na plusie, naprawdę. Więc wracam do naszych miejscowości okolicznych. I zabieram co... Oj, nikt tutaj drewna nie ma, nikt drewna nie widział. Nawet chyba ja to drewno przehandlowałem. Poczekajmy chwileczkę. O, jesteśmy w St. Kittens. Chcecie kupić cukier? Albo inne cukierniczki sprzedaję. Cukier. Tytoń chcą kupić. No, wiedziałem, uzależnia. Pierwsza działka za pół darmo.
Zabieramy co tu nasze jest, co tu nasze jest. Stuwa. Stuwa cukru. Ja się przepełniam tym cukrem na maksa. Zeżarli nam narzędzia. Co oni robią z tymi narzędziami? Przecież narzędzia się nie powinny psuć. Ale nie, bo oni je obgryzają, zjadają i zawsze co jakiś czas ubywa. I trzeba dokupywać kolejne narzędzia. No dobrze, psują się, okej. Zrozumiem, od zbierania marihuany, albo jak coś Ukraińcy kradną. Znaczy, nie, nikogo nie obraziłem w tym momencie. Jacyś Polacy cwaniacy, też tak można powiedzieć, Polacy też są cwaniakami, też kradną różne rzeczy i narzędzia. Więc mogli to na przykład być Polacy. I tutaj sprzedajemy to drewno, całe dziadostwo, szybko wyminąłem temat. I warzywa i owoce, chętnie witaminki, wszyscy ludzie chcą żreć, właściwie to nikt nie chce owoców jeść. Jakieś dziadygi wstrętne, obdartusy, jakieś dzieciaki źle wychowane, że nie chcą nawet ugryźć tych owoców, bo wiedzą, że są zdrowe i dlatego. Sankietyzm jest wojna, nadmiar osadników, zabrani osadnicy. To nadmiar czy zabrali? O, wyjebało się! Jak ja lubię, jak się wyjebuje, tak nie wiem, czy to od mojej karty graficznej zintegrowanej. Oczywiście odpala mi port Royale na zintegrowanej, ale to jest tak stara gra, że dobra, okej, może... Może taki też iść być. Nie, aż tak tanio to nie chcę tego sprzedać. Weźcie sobie ten tytoń i chętnie kupię jakieś narzędzia i inne owoce i przyprawy, żebym mógł handlować. I nie wiem, czy nie udam się tutaj. O, nie mają! Coś mi się, mój zmysł żeglarski mi podpowiedział, że tutaj nie mają takich rzeczy, więc chętnie im sprzedam. Jestem 50 tysięcy na plusie! Możemy iść rozwinąć gdzieś nasz interes. No to w sumie tylko do tego służy forsa, żeby coś zaraz kupić innego. Chodźmy, wracajmy. Możemy tytoń rozwinąć, albo bawełnę. Może bawełnę. Przecież ta bawełna słabo schodzi, ale... No jedziesz, płyniesz czy nie? On się zastanawia. Ja naciskam spację, on się zastanawia czy płynie. Tak. Więc tutaj podejdę. No dzień dobry, dzień dobry. Tak, bo tej bawełny to... Ta bawełna to słabo strasznie schodzi. No ale tutaj nie produkują ci Holandu. W Guadalupe by chętnie nie schodziło. Tak! Ojojoj, może zahaczymy do nich, bo nie mają przypraw. Więc ja hop, siupnę też do nich szybciutko. Proszę bardzo, czym chata bogata, bierzcie sobie przyprawy do zupy, smaczne i zdrowe, wegeta, słona jak cholera. Żarliście kiedyś bułkę z wegetą albo coś takiego? Albo bułkę z chipsami? To jest porównywalne jak bułka z wegetą. No, ale niektórzy się rozkuszują tym smakiem soli i tych warzyw suszonych. Nie, nic o tym nie słyszałem. Wcale tego nie robiłem. Nie. Wyżerać ze słoika łyżką. Kurwa, to Nutellę można wyżerać ze słoika łyżką. Kurwa, nie wegetę. Ład, jestem przepełniony? No pełna się nażarłem tego cukru. No nie! Kolejni piraci odkryci! No, szaleństwo. W środku tygodnia szaleństwo. 200 cukru, nikt tego dziadostwa nie chce kupować. Zabiorę rum i to zabiorę owoce i się wrócę z powrotem tam. Chcecie kupić dziadowskie owoce? To witaminy ma przecież, nie? No kupujcie kurwa witaminy. Ale rum chcą kupować. No to też w sumie witaminy procentowe. Zabieram bawełnę, zabieram tytoń i się z powrotem wrócę do... No dziękuję za te odznaki! No, dawno nie otrzymałem takiego prezentu, tak, od prezydenta. Wręczał mi tą odznakę, dokładnie. Kolejna ranga do kolekcji. Setka. Tutaj to wsadzić. Za dużo jest cukru u nas w cholernym szanziłę. I czy ktoś robi w tych zakładach, bo jakieś nieparzyste dostaje cyfry? No tak, pracują. Wychodzi na to, że pracują, no ale dobra. Zwykle powinny wychodzić po 5, równo po 5, a nie jakieś 47 i 49. O jest, dostawa narzędzi będzie. Co narzędzie? Narzędzie! Jak ja was lubię, narzędzia moje wy. Tak, kupione narzędzia, więc się oczyściłem, 50 tysięcy wydałem na to wszystkie całe kolekcje narzędzi świata. Przyprawy i wino.
i sprzedam wam tytoń. Chętnie, chętnie, proszę, proszę, kupujcie. I tutaj jest dobra cena za bawełnę, więc muszę tutaj bardziej przechodzić. Właśnie chciałem rozwinąć moją sprzedaż bawełny. San Tome, nie mają rumu, no co za alkoholicy, nie mają co pić. Nie ma co pić pod pośredniakiem, jacy oni są smutni tutaj. Nie ma rumu, nie ma rumu. Tak, ja im zapewnię to wszystko. Od tego w końcu jest nasza firma, żeby spełniać potrzeby innych ludzi. Te uzależniające też. Zabieramy wszystko, to oddaję. To również, a zabieram tutaj piękne przyprawy, wino i narzędzia. Więc hyc, szybciutko i powróciłem. No cześć. Ja wam wszystko sprzedam. Czego wy tu potrzebujecie? Przypraw. Nie ma czym dosolić zupy. Więc chętnie wam to! Nie! I tutaj też nie ma drewna i nie ma cegieł. No to ten, to też opchnąłem. A nie chcecie owoców? Warzywka? Kurwa, smaczne owoce? Nie, no... No i opchnąłem za taką... Ostatnio cały czas opycham za jakąś taką beznadziejną cenę. I już jestem w Antigua. O, znowu się wyjebało. Tak, chcecie kupić bawełnę i chcecie kupić cukier, więc chętnie wam to wszystko sprzedam. I mam już na full extra w ogóle ten... u nich reputations, więc jeżeli chciałbym, ale nie chcę tam już mieć żadnej produkcji, bo musimy w St. Kitts się rozwinąć właściwie. Sprzedam wam tytoń, bo Delupie akurat jest ciężko nabić, bo oni zwykle mają sporo wszystkiego i im braków jest coraz mniej, a trzeba reputację się wyrabia na brakach, sprzedając właśnie na czerwonym. Jak oni mają na czerwonym i im się sprzedać, to oni się później na ciebie tak spoko ziomek. Dalej nie macie takich śmieci. No dobrze, jak widzicie, cukru jest tutaj sporo, tytoniu jest również sporo. I również wam życzę, żeby wam nie brakowało tytoniu i cukru. I narzędzi. Oczywiście, bo narzędzia się zjada i ukrada. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Może kolejna część powstanie! To są takie porywające te ekonomiczne sprawy do dyskusji, nie?